Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę zarządu powiatu wałbrzyskiego, który nie chciał zgodzić się na zwolnienie z pracy Arkadiusza Muchy. W ocenie zarządu działania prezesa uzdrowiska Szczawna Jedlina Pawła Skrzywanka, gdzie był zatrudniony Mucha, było polityczne. NSA nie podzielił jednak takiego toku rozumowania. Prezes uzdrowiska Paweł Skrzywanek od dawna chciał zwolnić Arkadiusza Muchę, bo od kilku lat było na zwolnieniu lekarskim. Zgodnie z przepisami, by go zwolnić, potrzebna była zgoda Rady Powiatu Wałbrzyskiego. Większość radnych nie wyraziło jednak zgody na zwolnienie Muchy. Podczas głosowania 29 lutego 2016 roku za zgodą na zwolnienie Arkadiusza Muchy było 4 radnych, przeciw 11. Jeden wstrzymał się od głosu. Później, 31 maja 2017 roku, radni mieli wrócić do sprawy, jednak Arkadiusz Mucha zablokował głosowanie. Podczas obrad Mucha złożył wniosek, by nie głosować w sprawie zgody na jego zwolnienie z pracy. 9 radnych przychyliło się do wniosku Muchy, dzięki czemu Mucha nadal mógł pracować w uzdrowisku, czyli będąc na L4 pobierać wynagrodzenie z ZUS-u. Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego złożył skargę na próbę zwolnienia Arkadiusza Muchy przez prezesa uzdrowiska do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Rady Powiatu w Wałbrzychu dotyczącą już prawie legendarnej sprawy jednego z radnych, pana Arkadiusza Muchy, który od 1000 dni jest na zwolnieniu lekarskim. Ja występowałem 3 lata temu do Rady Powiatu zgodnie z przepisami, bo taki mam obowiązek jako pracodawca z racji tego, że ten mój pracownik był radnym, o wyrażenie zgody przez organ, w którym zasiadał, czyli w tym wypadku Radę Powiatu Wałbrzyskiego, i zawsze uzyskiwałem odpowiedź negatywną, bez uzasadnienia, a ostatnia uchwała miała również charakter taki polityczny, bo stwierdzano, że zwalniam tego radnego z powodów politycznych. NSA nie podzielił również zdania zarządu. 24 października bieżącego roku NSA oddalił skargę kasacyjną i zasądził od powiatu wałbrzyskiego na rzecz uzdrowiska Szczawno-Jedlina w Szczawnie-Zdroju 950 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Czy teraz Arkadiusz Mucha zostanie zwolniony? Nie ma go wśród radnych, którzy zasiadają w Radzie Powiatu Wałbrzyskiego w obecnej kadencji. O komentarz do całej sprawy poprosiliśmy wicestarostę Krzysztofa Kwiatkowskiego. Ale mnie komentowanie czegokolwiek dla Państwa redakcji nie interesuje. Państwo zakłamujecie rzeczywistość, nie prostujecie nieprawdziwych informacji. Moja współpraca z Państwem się zakończyła. Dziękuję, do widzenia. Ze starostą Jackiem Cichurą nie udało nam się skontaktować, a wyrok NSA znajdziecie na portalu wałbrzych24.com.